Nowe inwestycje są dla samorządów szansą nie tylko na stabilny rozwój, ale również pozwalają zatrzymać negatywne zjawisko związane z emigracją zarobkową, a zarazem ze zmniejszającą się liczbą ludności. Szansą dla Bogatyni jest innowacyjna inwestycja firmy Citronex. Inwestor planuje wybudować na terenie gminy szklarnię do całorocznych upraw pomidorów, ogórków i pieczarek. Docelowo szklarnie zostaną wybudowane na Górze Działoszyńskiej, powyżej elektrowni Turów, a także po drugiej stronie drogi wojewódzkiej nr 352, łączącej Bogatynię ze Zgorzelcem. Inwestor zrealizował już swój pilotażowy projekt w gminie Siechnice. Tradycje upraw szklarniowych w tej gminie sięgają lat 70. i 80. ubiegłego stulecia. Niemniej jednak w toku zmian właścicielskich i systemowych, a także w związku z brakiem nowych inwestycji, produkcja ogrodnictwa w Siechnicach przestała być opłacalna i stała na granicy bankructwa. Szklarnie w Siechnicach zostały wykupione z ogromnym długiem. Dzięki pomysłowi i możliwościom nowego inwestora szybko stanęły na nogi. W chwili obecnej na około 34 hektarach prowadzone są sezonowe uprawy pomidorów i ogórków, które dzięki kontraktom firmy Citronex trafiają do sieci hipermarketów na terenie całej Polski, a także na rynek niemiecki i częściowo do naszych południowych sąsiadów. Te ilości pomidorów są sprzedawane do sieci handlowych. Mamy bardzo dobrą dystrybucję. Handlujemy ze znanymi sieciami w Polsce, gdzie oczekiwana jest bardzo wysoka jakość. Inwestor stale rozbudowuje szklarnię i do końca 2014 roku uprawy będą prowadzone na 40 hektarach w całkowicie nowych obiektach szklarniowych. Każda 10-hektarowa szklarnia to około 100 nowych miejsc pracy. Na pierwszy etap potrzebujemy 100 osób. Do każdej takiej szklarni 10-hektarowej jest zapotrzebowanie na 100 osób. Chcemy postawić 10 takich szklarni, to będzie w granicach 1000 osób zatrudnienia. Etapami chcemy oddawać się na przykład tą pierwszą, to wiadomo, że to jest nasz prototyp. To troszeczkę więcej czasu nam zajęło. Następne szklarnie pójdą już, mam nadzieję, szybciej. Jako burmistrz myślę o rozwijaniu tego, bo no od czegoś musi się zacząć. W tym momencie zaczyna się od budowy pierwszej szklarni, ale już trzeba myśleć moim zdaniem o tym, żeby zainteresować na przykład przetwórców tego rodzaju warzyw. Dobrze by było, gdyby zainteresować tematem na przykład tych, którzy produkują ketchup, koncentrat i nie ukrywam, że również w tym kierunku podejmuję działania. No bo chyba nie ma lepszego miejsca, żeby otworzyć fabrykę taką typowo przetwórczą, produkować na przykład sok pomidorowy czy innego rodzaju wyroby. Właśnie tutaj jest jeszcze trochę na to miejsca. Powoli też w Bogatyni chyba zaczynamy mieć świadomość tego, że naszych wszystkich problemów społecznych nie załatwi kopalnia, elektrownia. W związku z tym bardzo, bardzo zależy mi na tym, aby przede wszystkim znalazły się miejsca pracy dla ludzi. W tym kierunku robię wszystko i traktuję to jako absolutny priorytet. Ta innowacyjna inwestycja to również szansa na rozwój dla miasta i gminy Bogatynia. A lokalizacja tego typu przedsięwzięcia nie jest przypadkowa, ponieważ szklarnie przez cały rok podgrzewane będą przez ciepło pochodzące z elektrowni Turów, a także zasilane dwutlenkiem węgla niezbędnym dla roślin w procesie fotosyntezy. Zgodnie z pomysłem inwestora w Bogatyni pomidory będą uprawiane przez cały rok, a zastosowanie najnowszych technologii przy budowie szklarni sprawi, że produkcja będzie jeszcze bardziej efektywna i ekologiczna.
Cały system został tak zaprojektowany, aby żaden z wykorzystywanych czynników nie powodował zwiększenia kosztów produkcji. Stąd pomysł na hodowlę roślin w specjalnym systemie rynnowym. Rośliny w okresie wzrostu otrzymują ściśle zaprogramowaną odpowiednią dawkę wody oraz składników odżywczych, których nadmiar wraca do obiegu poprzez specjalny system pomp i instalacji służących do dezynfekcji. Dzięki uprzejmości inwestora możemy zaprezentować kilka ciekawych informacji, które zwiększają nasze wyobrażenie o tej inwestycji. Tak więc po wybudowaniu każdej szklarni wraz ze wszystkimi niezbędnymi instalacjami cały proces rozpoczyna się od zakupu odpowiednich nasion. W tym miejscu warto dodać, że pomidory uprawiane przez Citronex posiadają najwyższą jakość i produkowane są aż w 7 kategoriach odnoszących się do wielkości pomidora. Dlatego ważne jest to, aby nasiona wykorzystywane do upraw były odpowiednio dobrane. Tym zajmują się specjaliści z działu produkcji i zamówień. Zakup nasion wiąże się również z ogromnymi kosztami, ponieważ każde pojedyncze ziarenko kosztuje dokładnie 1 złotówkę i 20 groszy, a na każde 10 hektarów potrzeba około 300 tysięcy nasion. Rośliny w trakcie sezonu osiągają długość 15 metrów, dlatego stale są pielęgnowane przez pracowników szklarni. Na każdym metrze kwadratowym znajdują się 2,5 rośliny. W trakcie trwania całego sezonu w Siechnicach uzyskuje się zbiory na poziomie 60 kg pomidorów z 1 metra kwadratowego. W Siechnicach pomidory uprawiane są tylko przez część roku, natomiast w Bogatyni przewiduje się uprawy całoroczne. Taki model funkcjonowania przedsiębiorstwa daje gwarancję trwałości i ciągłości funkcjonowania nowych miejsc pracy. Ważne jest również to, że docelowo firma planuje zatrudnić 1000 osób na terenie obiektów, które zostaną wybudowane w Bogatyni. Pomidory uprawiane w szklarniach są bardzo dobrej jakości, a także co najważniejsze, są uprawiane w sposób ekologiczny i z zachowaniem najwyższych wymagań związanych z produkcją żywności przeznaczonej do bezpośredniej konsumpcji. Produkcja oparta jest o bardzo wysokie standardy. Posiadamy zintegrowany system zarządzania jakością i bezpieczeństwem produkcji, co gwarantuje bardzo wysoką jakość i bardzo dobry smak. Dlatego są cenione przez naszych odbiorców. Dla miasta i gminy Bogatynia to szansa na stabilny rozwój przez kolejne lata dzięki dodatkowym wpływom podatkowym. Dla mieszkańców to szansa na znalezienie stabilnego zatrudnienia w miejscu zamieszkania. Przykładem pozytywnego wpływu nowych inwestycji na samorząd może być gmina Siechnice, która w ciągu niespełna 3 ostatnich lat powiększyła swoje wpływy z podatków, a także znacząco wzrosła liczba mieszkańców tej miejscowości. Powstanie nowych powierzchni w nowej technologii bardziej efektywnej, no to są oczywiście nowe podatki dla gminy, to jest najistotniejsze, nie tylko nowe miejsca pracy, ale i nowe podatki dla gminy. I utrzymanie marki, z której rzeczywiście gmina i Siechnice słyną od lat. To jest również bardzo istotne.